zwrócić uwagę na to, że na wszystkich tablicach tych kamiennych i nie tylko kamiennych jest używane, że miejsce uświęcone krwią poległych za wolność ojczyzny, a są takie miejsca, na przykład przy wejściu do pomnika, do Parku Szymańskiego, już zginęło słowo, miejsce, słowo Polaków. Jest napis, miejsce uświęcone krwią poległych za wolność ojczyzny. Dlaczego zginęło słowo Polaków? Teraz druga sprawa. Na wszystkich tych miejscach jest, że zostali zamordowani przez hitlerowców. Następne pokolenia, a zwłaszcza ludzie z zewnątrz, w końcu nie będą wiedzieli, kim byli ci hitlerowcy. Słowo to należy zastąpić słowem Niemców, że zginęli rozstrzelani czy zamordowani przez Niemców, a nie przez hitlerowców. Dla nas Polaków po wojnie to oczywiście było oczywiste. Hitlerowiec to jednoznaczne z Niemcem. I tak jest na większości, nawet na wojskowych powązkach, na starym z brązu odlanym wielkim pomnikiem, to znaczy tablicy, jeszcze w głębokim PRL-u też jest użyte słowo hitlerowców, że zamordowani przez hitlerowców. A to trzeba wymienić te słowa na słowa zamordowani przez Niemców, żeby następne pokolenia Polaków i wszystkich nacji spoza Polski wiedziały, że to mordowali Niemcy. Nie może być tak, jak przemawiał poprzedni prezydent Stanów Zjednoczonych przy pomniku przy placu Krasińskich, że ani razu nie użył słowa Niemcy, tylko naziści. Kto to są ci naziści? Dopiero ostatni premier podnosi tą sprawę, że nie można używać słowa naziści, tylko trzeba używać słowa Niemcy. Prezydent Stanów Zjednoczonych cały czas mówił, naziści strzelali, naziści bombardowali, a kto to byli ci naziści? To byli Niemcy. Teraz następna sprawa. Widzę, że przy tych kamiennych tablicach pojawiły się napisy małymi czarnymi literkami opisujące, ile zginęło tu na Woli. I tak na przykład tutaj jest w kamieniu wyryte, że zginęło około, że zamordowanych zostało około 12 tysięcy na Woli. Znaczy w tym miejscu, po obydwu stronach Górczewskiej. Natomiast na tej czarnej małej tabliczce jest, że zginęło od 4,5 do 12 tysięcy. No 4,5 tysiąca, a 12 tysięcy to jest mała różnica dla niektórych. Dla mnie to jest szalona różnica. Trzeba to zlikwidować, te 4,5. I niech zostanie tak, jak jest na tej tablicy kamiennej, jak jest na tablicy głównej u zbiegu ulicy Leszno i obecnej Solidarności. Tam też jest napisane, że tu zginęło około 12 tysięcy i tam są wymienione różne miejsca. Na przykład, następny przykład, przy cerkwi tutaj przy ulicy Wolskiej 140 chyba jest w kamieniu wykute, że Niemcy tam rozstrzelali około, że rozstrzelali tam 60 osób i spalili zwłoki około 5 tysięcy ludzi na tym cmentarzu prawosławnym.
teraz prawosławno-katolickim, bo prawosławnych jest mało, to chowa się i katolików tam. Natomiast na tej tabliczce pisanej małymi czarnymi literami, zresztą te tabliczki są w języku polskim i chyba angielskim, bo ja się angielskiego nie uczyłem, ale jest, że spalono tyle, około 5000 ludzi na tym cmentarzu, ale już ani słowa nie ma o tym, że rozstrzelano tam 60 osób. No kto, do czego zmierzam? Zmierzam do tego, że takimi ciągle zmniejszanymi liczbami zafałszowuje się historię, później wyeliminuje się w następnej fazie te tutaj z tych od 4,5 do 12 wyeliminuje się liczbę 12 tysięcy, zostanie 4,5. Ale na wojnie zginęło ponad 50 tysięcy ogólnie. I po prostu nie można dopuszczać do tego, żeby tak zafałszowywać naszą historię. Mnie to boli mnie to bardzo. Parkiem Saskim przy Marszałkowskiej jest napis, teraz nie wiem, bo ja dawno to czytałem, że zginęło około 180 tysięcy ludności cywilnej i nie pamiętam dokładnie, 16 czy około 20 tysięcy powstańców, czyli żołnierzy. A teraz się mówi, że nie zginęło tyle. Tu na jednej z tych uroczystości przedstawicielowi Urzędu do Spraw Martyrologii, nie pamiętam jak się ten urząd nazywa, w tej chwili mi wyleciało z głowy, jak mówił, że zginęło około 150 tysięcy łącznie. Ja mówię, a dlaczego tak się zmniejsza te liczby? A, bo to jak ktoś tam zaczął liczyć, to tego. No po prostu ciągle się zmniejsza, umniejsza się po prostu wielkość zbrodni Niemiec hitlerowskich, dziś nazywanych nazistami. Dlatego do tych, apeluję do tych, co mogą, żeby nie zafałszowywać, a wręcz prostować historię. Tak jak używano, wrócę jeszcze do tego, że używano słowa hitlerowcy, to należy zmieniać na słowo Niemcy. Jak powstała grupa w Warszawie, która zaczęła zaklejać ten napis hitlerowcy naklejką Niemcy, to zaczęła być ścigana drogą administracyjną. Tak nie może być, żeby ci, co chcą mówić prawdę, żeby im zamykać usta. Dziękuję.